Gańba! Wstyd! Proszę pani! Proszę pani! Teraz proszę pani! Co to ma być, że młody synek zostaje napadnięty przed własnym familokiem na pana placu, co? Pani Adelo, ja działam! Adela! Boś bardzo stylizował moja gadka, że Mati zadawa się z podejrzanymi typami! Takie skutki, jak się familii nie słucha! Cześć! Komisarz Zalewski. Dzielnicowy Marek Wacławek. Miło. Co tu się stało, mów? No co, Adela mnie zbudziła z rana, że Mati nie wrócił na noc do doma? No i znajdła u niego w pokoju takarkę. A ostatnio to wadzili się cały czas o wszystko. No i znajdła ta kartka, przyszedł Marek, mówi, że na dole są rzeczy Matiego, no i rzeczywiście leżały tam koło śmietnika. A technika trzeba wezwać? Nie, nie ma żadnych śladów, wszystko już wysłałem. Ale jest coś, może to ważne. 2 godziny wcześniej zgłoszono mi tu rannego chłopaka, Konstantego Żaka, 19 lat. Nic mu nie zabrano, ale ktoś go dźgnął kilka razy nożem. A gdzie to było? Kawałek dalej, na skwerze. Chłopak walczy teraz o życie w szpitalu. Nie wiem, czy to ma związek z Mateuszem, ale zgłaszam. A kto prowadzi sprawę? Bartek. Ale nie odbiorę. A ty w ogóle kojarzysz tego Konstantego Żaka? No ja nie mam pojęcia, kto to jest, no Irek.